Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak wygląda Wiesio w strumieniowaniu. Powiem wam, jeżeli chodzi o GeForce Now. Zobaczmy ustawienia. Co tu można wyciągnąć? Tak jak widzicie, na tą chwilę mamy RTX 2080. Jesteśmy podpięci pod taki slot. Jest to plan priority, czyli ten drugi, bez 4K, tylko Full HD. W tej chwili mamy grę 60 klatek, strumieniowanie 60, to co widzicie na w prawym górnym rogu. Natomiast zobaczmy sobie, jak to wygląda. Steam Deck, RT Ultra, co my teraz mamy? Ray Tracing wyłączony, no nie możemy go włączyć w związku z tym, że nasza maszyna nie obsługuje chyba. Znaczy i tak nie będziemy tego widzieli. No ale możemy sobie to wszystko powłączać. Znaczy RT Ultra powinno nam to wszystko włączyć automatycznie. DLSS, wszystko, jakość, wyostrzanie niskie. No zobaczcie, dropnęło na 30 klateczek. Rozmycie wyłączone, blumy powłączane. OK. I damy to, co najbardziej obciąża, czyli hery. Tu wszystko mamy Uber Plus. Wyświetlanie jeszcze zobaczmy, mamy pełny ekran. No i teraz przy RT Ultra, przy tych włączonych herach i tak dalej. Oczywiście gra jest po patchu, to jest ta wersja po patchu. No, mamy 30 klateczek, nie? Dobra, zmieńmy sobie to. Wyłączmy ten Uber, zostawmy sobie ustawienia Uber. Ray Tracing wyłączone. To włączone. Jakość. Tu już nam skoczyło na 60. Wyłączone, włączone, włączone. No i te Hairworks, zobaczmy. Na Geralta. Czy to coś zmieni? Ja wam powiem, przy Full HD różnicy za bardzo nie widzę, natomiast tak jak widać, jest ultra płynnie. Jesteśmy na łączu Wi-Fi 5G, więc mamy docelowo 200 mega, a z tego co widziałem, to strumieniowanie wymaga do 100 mega tutaj. My jesteśmy sztywno ustawieni na ustawienia niestandardowe, jeżeli chodzi o w których można sobie ustawić najwyższy stopień przesyłu danych. Dla aplikacji jest to 75 mega na sekundę. Więc teoretycznie powiem wam, że prezentuje się to całkiem nieźle. Tylko teraz mam akurat nockę, nie? Dobra, jeszcze żebym wiedział, jak tu się odpala. Jak tu się odpala, powiem wam, ten przesuwanie czasu, to bym był w ogóle super ekstra. To są znaki. No powiem wam, że na klawiaturze niestety nie grałem. Generalnie będzie to dla mnie problematyczne. Tak jak widzicie, jesteśmy jeszcze podłączeni do Europy, do centrala. No wiesz, u nas wiele gąb do wyżywienia. Coś ciebie za matka. Te gadki, powiem wam, niesamowite, nie? W sztygarach jak jakaś babka się pochowuje. No ale chodzi całkiem przaśnie. Naprawdę powiem wam, że można spokojnie sobie grać. Tak jak widzicie, Wiedźmina możecie mieć problem, żeby odpalić na maczku. Tak, my jesteśmy teraz w strumieniowaniu i praktycznie nie wymaga to żadnych, jakichś nie wiadomo jakich parametrów, jeżeli chodzi o komputer, którym będziecie sobie mogli strumieniować i grać. Wystarczy mieć dobre łącze, do połączenie z internetem, przyzwoite, może tak powiem, bo w tej
tej dobie to chyba wszyscy mają przyzwoite już raczej. Z niskim pingiem, powiedzmy te 100-200 mega, co przeważnie większość sieci teraz kablowych jakichś i osiedlowych udostępnia. I można spokojnie sobie pograć Wiedźmina na dobrych ustawieniach. Nie trzeba mieć super maszyny, wiecie. Można mieć zwykłego netbooka jakiegoś i na tym wszystko w sobie chodzi. Także jest naprawdę spoko. Dobra, zróbmy tą medytację. Do ranka. Bo jest ciemno i nic nie widać nam tej pięknej przyrody, która jest. No i teraz możemy sobie popatrzeć na Wiesława, jak to wygląda. Mamy ten rzut taki z boku lekki, no ale wieś, opowiem wam. A, tu mamy szybkie znaki, zmiany znaków. No wygląda to bardzo dobrze, nie? No i teraz jesteśmy, widzicie, nad wodą, nie? I teraz co bym chciał zobaczyć? Zobaczyć bym chciał, czy się dużo zmieni. Jeżeli ustawimy sobie wszystko na maksa, na ten ray tracing, czy fizycznie nam w ogóle cokolwiek gra pozwoli oprócz zmiany klatkarzu, czy po prostu będzie to, wiecie. Tu mamy wszystko włączone, jakość, włączone, wyostrzenie niskie, rozmycie, to mamy wyłączone, ok. No może trochę woda jest taka mniej budyniowa. Natomiast w oddali już, jak widzicie, jest lekkie takie rozmycie, nie? Już tamte rysowanie tego odległego horyzontu już jest zupełnie inne. Także myślę, że tutaj nie ma co kombinować. No może troszkę lepiej. Natomiast ten plan po prostu nie pozwala na oglądanie, znaczy używanie ray tracingu. Może możemy to włączyć z menusów, ale powiem wam, wolałbym grać w 60 klatkach. Wolałbym grać w 60 klatkach niż męczyć się, jeżeli chodzi o klatkarz, a mieć troszeczkę lepsze widoczki, że tak powiem. No ale wygląda, po patchu, powiem wam, ta gra wygląda cudo, nie? Jest zupełnie inaczej, jest ten obraz, ten świat, który widzicie, jest malowany, taki jak obrazek. To nie jest taka już cyfrowa reprodukcja, tak jak było w pierwszej wersji. Tutaj ewidentnie macie obraz, nie? Te roślinność, te drzewa, ta trawa, to wszystko jest takie plastyczne, o tak bym może powiedział, nie? To wszystko jest plastyczne, a nie jest takie zarysowane. I tam giełka, wiecie, no kurczę, no naprawdę, Wiedźmin. Czekam teraz z niecierpliwością na remake tego pierwszego, zdaje się, oni zapowiedzieli. W pierwszej kolejności teraz, także czekam z niecierpliwością na to. I zobaczymy, co będzie, ale myślę, że też będzie bardzo fajnie. Tu jakaś zbroja pozostałości. Spirit mamy, jest dobrze. Konie, tu coś się działo, nie? Czarni byli, poskładali może kogoś, albo ich poskładano. No ten świat jest świetny, powiem wam. Tutaj można się zanurzyć i można podróżować, zwiedzać. W ogóle na PC-tach, jak macie mocną maszynę, to tam jest tyle modów realistycznych, że ta gra wygląda przepięknie. I kiedyś na YouTubie oglądałem człowieka, powiem wam, który miał, jeździł sobie po świecie i robił tylko screenshoty. Miał tam zainstalowane właśnie bardzo dużo modów różnych. I kurczę, podróżował i robił no przepiękne widoczki i potem sobie to wklejał, nie? Wyglądało to naprawdę kozacko. Także dzisiaj nie będziemy grali, tylko chciałem zobaczyć, jak się zachowuje z GeForce Now.
I powiem wam, że jest bardzo dobrze, nie? Nic nie tnie, jest bardzo responsywnie. Wszystko leci po bezprzewodówce, po Wi-Fi. Jest to wprawdzie maksymalnie 1080p na w 60 klatkach, bez ray tracingu, bez RTX-a, bez HDR-a. Natomiast no Dawid ma tutaj monitor 1080p. Także nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. Dobra, ja się na dzisiaj pożegnam z wami. Zobaczcie, nawet te literki, które tutaj żadnej kompresji nie widać, jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu. Także jest bardzo dobrze. Dobra, ja się na dzisiaj pożegnam i zapraszam na kolejne odcinki.